programu w naszym warsztatie. Artur, opowiedz o organizacji całego przedsięwzięcia. Organizacja w tych czasach bardzo trudna. Począwszy od produkcji dyplomów, zamówienia dyplomów, medali, załatwienia pozwoleń z miasta, uzyskania patronatu honorowego pani prezydent Sławomirskiej Durań, sponsorów, tak, patronów medialnych, niemedialnych. Organizacja bardzo trudna, czasochłonna, ale mam już jakieś podobne doświadczenie z poprzednich imprez. Skorzystałem z tego doświadczenia i jakoś chyba wyszło. Ilu startujących jest? Na liście zgłoszonych było 137 osób, jednak w ostatnim tygodniu kilka osób wycofało się z zawodów. Może nawet nie z samego obawy o COVID. Po prostu zadzwonili, że są przeziębieni i nie chcą narażać innych na jakieś inne przeziębienia. Zrezygnowali po prostu ze startu. A najstarszy zawodnik? Najstarszy zawodnik startował w grupie 10 zaraz na początku, 85 lat. Okej. No i też startują oczywiście kobiety. Tak, dzisiaj też startują kobiety. Właśnie po tej grupie mężczyzn będzie otwarcie uroczyste zawodów. Mhm. Później startują kobiety. Liczna w tym roku grupa kobiet. Mhm. Bodajże 18 osób. 18 kobiet. Mhm. Zawody bez kibiców to jest dosyć ciężko, tak? Bo brakuje chyba troszkę tej adrenaliny. To jest ciężko, bo zawodnicy lubią, jak kibice dopingują. Bo kibice na zawodach ciężarowych mają swoich faworytów. Jednak są tacy, że kibicują każdemu zawodnikowi i zawsze ta sztanga jest kilka kilogramów lżejsza. Jan Czapła, Warszawa, wybrana oczywiście pierwszy. I od razu szansa na nowy rekord Polski. Jestem Janek Czapla. Mieszkam w Sydney z Australii już 40 lat, ale reprezentuję Polskę we wszystkich zawodach krajowych i międzynarodowych. A ile ma pan lat w tym roku? Mam prawie 79. Okej. Także trochę już latek minęło. Co trzeba robić, żeby być w takiej super formie? Ja bym chciał mieć za te 30 parę lat tyle samo siły. Ja panu powiem, 3 lata temu to byłem wrakiem człowieka. Ważyłem 70-80 kilo prawie, co było przynajmniej 20 kilo nadwagi. Miałem dwa potrójne bypassy. Mam 16 stentów. Także moje życie już się kończyło. Ja nie mogłem ani chodzić, ani pływać, ledwo oddychałem i już się szykowałem na tamten świat. Moja choroba, która się nazywa miażdżycą, która mnie tak gnębiła, jest odwracalna, ale trzeba kilka rzeczy spełnić. Na pewno dieta, sport? Dlatego, żeby to zrobić, odrzuciłem mięso. Żadnego mięsa i wszystko, co zwierzęce. Nawet jajek, czy ryb, czy absolutnie zero pochodzenia zwierzęcego. I w momencie, gdy ja zacząłem tak się odżywiać, w ciągu 3 miesięcy mój organizm eksplodował. Ja straciłem 20 kilo i już zacząłem marzyć o zawodach jakichkolwiek. Zacząłem pływać, zacząłem chodzić, zacząłem biegać, zacząłem tego. I już po 3 miesiącach wystartowałem na Mistrzostwach Polski w lekkoatletyce i zdobyłem tam w biegu na 100 metrów brązowy medal i w trójskoku jeszcze brązowy medal. Także tego. Później, kilka miesięcy później zająłem się ciężarami i poprzedni rok był dla mnie najlepszy w moim życiu. Tak. Zdobyłem Mistrzostwo Polski, zdobyłem Mistrzostwo Europy i zdobyłem Mistrzostwo Świata.
Także wszystkim radzę, że wszystko można. Nie ukrywam, że w tej chwili u mnie się wszystko tak zregenerowało, że ja jestem przynajmniej 20 lat młodszy. Jeśli tak, tu się wydaje, że jestem senior wielki, ja jestem młodzik jeszcze na tym pomoście. Zresztą widać było chyba, jak dźwigam szybko i dynamicznie, no w tym wieku jeszcze. Nie? Radny Rady Miasta Biegany Śląskie, ale też działacz sportowy podnoszenia ciężarów. Tak, to już kolejna tak duża impreza w Biegarze Śląskiej, jeżeli chodzi o podnoszenie ciężarów na przestrzeni ostatnich lat. Przypomnę, że w roku 2012 organizowaliśmy Mistrzostwa Polski Kobiet. Dwa lata temu finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w podnoszeniu ciężarów też tutaj właśnie na hali przy ulicy Ziętka. A te dzisiejsze Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Masters w podnoszeniu ciężarów, no to jest też konsekwencja zaangażowania naszych zawodników, zwłaszcza Artura Boryckiego, ale też już pozostałych zawodników Andaluzji w tą działkę Masters, tak? I głównym inicjatorem tych zawodów był tutaj właśnie Artur Borecki. Wiedział, że jesteśmy w stanie podjąć organizację tego typu wydarzenia, oczywiście przy współpracy klubu Andaluzji z Federacją Masters, z Urzędem Miasta Biegary Śląskie, ze sponsorami oczywiście, bo też im należy podziękować za to, że wsparli organizację tego typu wydarzenia. Jak Państwo już wiecie, zawody miały być w kwietniu, no niestety sytuacja nie pozwoliła. Organizujemy dzisiaj w takim reżimie sanitarnym, stąd bez udziału publiczności, ale można obserwować tych wspaniałych zawodników na pomoście poprzez transmisję internetową. A są to zawodnicy w wieku od 30 lat do 85 prawie, bo taki zgłoszony jest najstarszy zawodnik. Więc to są osoby pełne pasji, zaangażowania, które albo kiedyś podnosili ciężary, bądź to można powiedzieć prawie zawodowo, tak, startując już wcześniej na zawodach, bądź amatorsko, ale ta pasja, ta miłość do ciężarów, do sportu w nich pozostała, stąd też widać, zresztą dzisiaj tu możemy obserwować, że kiedy oni wchodzą na pomost, nawet nie liczy się tyle może wynik, chociaż oczywiście jest ważny dla nich, ale to, że mogą wyjść na pomost, zmierzyć się z ciężarami, spotkać się też z innymi zawodnikami, no i to też cieszy właśnie, że tego typu impreza odbywa się w Piekarach Śląskich. Siłowego i gdzieś tam wydaje mi się, że to przynosi największą satysfakcję.
człowiek da radę zrobić coś, czego jeszcze nie był niedawno w stanie. Taką dużą adrenalinę? Duża dynamika i naprawdę to jest coś niesamowitego. Polecam każdemu do dyscypliny. Ja ciężary trenuję stosunkowo krótko, bo nie trenuję 1,5 roku. Trafiłam do Artura trochę przez przypadek, bo na trenie Radzie Krętego, a po prostu chciałam poprawić technikę ciężarową, no i w taki sposób zajmuję się. A coś, co wam daje prywatnie? Ogromną satysfakcję. Nie da się opisać, bo każdy punkt programu to jest wielki wyczyn, szczególnie dla osób, które zajmują się tym rekreacyjnie, amatorsko. No i już nie najmłodszym wieku, jak na zawodniczki. A jakie macie plany na przyszłość? Dźwigać się tutaj. A właśnie, czy są jakieś ograniczenia? Moim zdaniem nie ma. Które to już są mistrzostwa? Pierwsze. Ja dopiero zaczęłam trenować w zeszłym roku. Trenuję rok czasu. To w tym były przerwy. Nie? Mhm. Kobiet się o wiek nie pyta, ale to tutaj ile ma pani? Ile mam lat? Tak. 69. No proszę. 69, a zaczęłam trenować, miałam 68. No proszę, no to ma pani jakąś taką radę, nie wiem, może dla swoich koleżanek, żeby... O, bardzo chętnie, obojętnie w jakim wieku jesteście, ile macie lat i jak się czujecie, to jest naprawdę sport dla starszych pań, dla starszych. No proszę. Bo są ćwiczenia rozciągające, rozluźniające, no i troszeczkę energii trzeba wkrzesać w siebie. Wtedy coś tam wyjdzie. Gorzej, lepiej, ale... A jak pierwsze wrażenia? Po pierwsze takich... Oj, to ja nie mogłam pustej, takiej lekkiej do rozgrzewki sztangi podnieść do góry. A jak założyłam 2,5 kilograma, Boże, to myślałam, że to jest 15. Z początku bardzo się odczuwa ciężar. Bardzo, naprawdę. A później z czasem. Przede wszystkim trzeba technikę. Technika. No, tak mój trener, mój przyjaciel mi tak mówi. Technika. I to jest prawda. Jeżeli technicznie zrobi się od pierwszych momentów źle, nie wychodzi. Yeah.